Wygląda mimo to na 16 lat cały czas. Jeździ na przepięknym wałachu holenderskiej hodowli Zimba. Jest medalistką Mistrzostw Polski, uczestniczką Mistrzostw Europy. Wygrywała też halowy Puchar Polski seniorów. Proszę Państwa, Gabriela Jaworska-Mazur, bardzo dobrze znająca się teraz z Zimbą, pracują ze sobą, jeżeli mieli, jak Zimba miał 4 lata, już wtedy wygrywali eliminację Mistrzostw Polski Młodych Koni, potem startowali na Mistrzostwach Świata Młodych Koni. Bardzo dobrze znająca się para. A ja chwileczkę, wykorzystując czas, opowiem Państwu o elementach, które teraz, przygotowując się, wykonuje Gabriela. W tej chwili prezentuje kłus wyciągnięty. Proszę zwrócić uwagę na to, jak koń wyrzuca nogi do przodu, nie zmieniając tempa i rytmu. Teraz oglądamy kłus zebrany. Sędziowie oceniają jakość tego kłusa, czyli to, czy każdy krok kolejny jest taki sam jak poprzedni. Teraz oglądamy już pasaż, czyli ten kłus z fazą zawieszenia i był kawałek dodania w kłusie. Znowu pasaż. Proszę zwrócić uwagę, jak koń wyniośle podnosi nogi i zawiesza je w powietrzu. Mamy już sygnał sędziowski i za chwilę Gabriela Jaworska-Mazur i Zimba. Proszę Państwa, wstępny wynik Teresy Tomaszewskiej to 57% 750 tysięcznych. Thank you.
Gabriela Jaworska-Mazur i Zimba. Proszę Państwa, na tablicy przy literce C możemy zobaczyć wstępnie prognozowany wynik Gabrieli i wynosi on 63% 851 tysięcznych, co aktualnie daje jej pierwsze miejsce w konkursie. A ja już wytłumaczę Państwu.